Hermes w GTA Online, albo w ogóle w GTA, tak on sobie wygląda. I co ciekawe, też ma hydraulikę. Ostatnio testowaliśmy sobie pick-upa, który jak się zatrzymywał, to się obniżał. Ten ziomek tutaj też to robi i wygląda to bardzo fajnie, zwłaszcza, że Hermes no jest bardzo ładnym samochodem, jak dla mnie, podoba mi się. I no co, Hermesa mamy w GTA chyba od GTA 3. W GTA 3 był Hermes, był Kuban Hermes, czyli Hermes z takiej mafii, tak? No i tutaj też mamy Hermesiątko, które wygląda bosko w GTA 5. Tak, zwłaszcza jak się można nim fantastycznie wozić. Jeśli chodzi o parametry jezdne, zauważyłem, że całkiem spoko przyspiesza bez tuningu i niestety słabo hamuje i ciężko się w nim wchodzić w zakręty. Czasami się nawet zdarza, że skręcając możemy wywrócić go na dach. Jakoś tak w dziwnych momentach łapie super przyczepność i o właśnie, zobaczcie, widzicie w tym momencie. Tak, gdybym mocniej skręcił na bank, bym się rozwalił na dach, więc to jest dziwne. Ale zobaczcie na to, zatrzymujemy się, cyk, się mega obniża, super to wygląda, mamy z tyłu kryte koło, które chyba podczas tuningu będzie można odkryć, ale to sobie za sekundę sprawdzimy. I też chciałbym sobie zastrzec jedną rzecz, że być może na online będzie można ten samochód sobie jakoś dodatkowo stuningować w przyczepie, czy tam w śmigłowcu. Tak, jakieś mu doczepić broni, chociaż wydaje mi się, że nie, raczej to będzie taki czysty samochód bez żadnych dodatkowych pierdół. No i kurde, jest świetny, trzeba przyznać, że naprawdę mega wygląda, fajnie mieni się w nim słońce, ładnie wygląda ta karoseria, no kurcze, jest to po prostu Hermes. No ale jedźmy już do salonu tuningowego i zobaczymy, jakie ma opcje. Te nowe samochody mają dosyć sporo opcji tuningowych, co mi się mega podoba. Sprawdźmy, jak będzie tutaj. Takie sobie klimatyczne miejsce wybrałem do tuningu. O, żeż ty, nie chce się salon otworzyć. What? Co jest? No niestety Los Santos Customs przy lotnisku jest zamknięte. Ja tak jeszcze tylko chcę was poinformować, że włączyłem prędkościomierz. O, tutaj, w tym miejscu możecie zobaczyć, ile samochód będzie wyciągał w kilometrach na godzinę. Mogę też włączyć w milach na godzinę, jest taka modyfikacja, która może nam to pokazywać. Tutaj Los Santos Custom jest otwarte, Customs jest otwarte. No dobrze, zobaczmy, co uda się nam zrobić z tym samochodem. Jak widzicie, jest mega niziutki. Pancerz możemy zwiększyć, hamulce ulepszyć, zderzaki. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Więc tak, możemy usunąć te elementy takie z przodu, jakby dodatkowy punkt zderzenia, umocnienie przedniego zderzaka. Możemy całkowicie chromowane elementy wywalić, przez co samochód wygląda no tak, jakby był smutny bardzo. Możemy dać klasyczny zderzak. Okej, czyli w zasadzie niewiele mamy tutaj opcji, nie? Trochę możemy go pozmieniać. Myślę, że taka opcja byłaby najciekawsza. O, coś takiego. Mi się takie coś najbardziej podoba. Chociaż bez zderzaków też wygląda spoko. Przypomina mi się w sumie jakiś lowrider z GTA San Andreas. Chyba można było tak przerobić Hermesa jakoś tak. Nie pamiętam już, jak to tam było, ale jakiś tam był taki lowrider, który mi to przypominał. No ale na razie zostawmy tak, jak jest. Więc możemy tu też usunąć tylny zderzak, jeśli by ktoś chciał. Przedni mam taki czysty, więc dajmy sobie z tyłu też taki czysty, ładny zderzak. Okej. Silnik tu możemy ulepszyć znacznie i ulepsza nam się też przyczepność, jeśli ulepszymy silnik. Przynajmniej podniosło mi się to, się wydawało. Wydech. Możemy zmienić, mamy tylko jedną opcję. Błotniki. Wow. Czyli możemy zrobić z niego takiego czyściocha, jak się okazuje. Z boku mi się podoba brak chromu. Czekaj. Bo usuwa nam się nie tylko z boku, ale tutaj też na błotnikach razem z tym kierunkowskazem. Zobaczcie. Czy mi się to podoba, czy nie? No, teraz wygląda bardzo czysto, moim zdaniem troszeczkę nawet za czysto. Z tymi dodatkami mi się nawet podoba. No ale to kwestia gustu. Zobaczcie, że postaci w samochodzie siedzą bardzo nisko. Jak się spojrzy przed maską, to w zasadzie one patrzą jakby w liczniki, nie? Dziwnie to wygląda. Okej, dobra, reflektory, zestawy na nowe, no tutaj raczej nie będzie nam to pasować. Chyba, w sumie jest to taki lowrider, moglibyśmy dać na przykład boki
neon jakiś, fioletowy mi się widzi. Jest tutaj fioletowy? Fioletowy, żółty deszcz. Zawsze mnie to śmieszy ten kolor. Niebieski, pomarańczowy, gorący róż, purpurowy. Okej, okay, jest purpurowy. I teraz oznaczenie. Mamy trochę malowań tutaj do wyboru. Czyli standardowo płomienie w tego typu samochodach są. Rdzawe jakieś takie malowanie. Możemy zrobić z niego złomka, jeśli by ktoś chciał. Wow! To jest stylizacja na samoloty z okresu chyba II wojny światowej amerykańskie, no nie? Coś mi się tak kojarzy. Czy z lat 70. Takie właśnie malowanie śmieszne. Fajnie to wygląda. Płomienie pasują do Hermesa. Z tego co wiem, właśnie Kuban Hermes w GTA 3 miał właśnie takie malowanie. Jakieś płomienie, no nie? Więc możemy zrobić z niego Kuban Hermesa. Zaraz pomalujemy go na czarno. Tablicę możemy sobie zmienić. Lakier. No i tu możemy dać go w chromie. Samochód ma bardzo dużo obłych kształtów, wobec czego ten chrom będzie wyglądał na nim bardzo dziwnie, wręcz będzie się chyba kamuflował z drogą. No ale ja bym wolał sobie wybrać jakiś czarny kolor metaliczny. O, coś takiego może. Pyk. Do tego możemy dodać sobie jeszcze jakąś perłę. Na przykład srebro. Będzie się super błyszczał, będzie wyglądał jak prawdziwy Kuban Hermes z GTA 3. Możemy... O, kurde. Możemy całe to usunąć, przez co będziemy mieli odkryte tylne koło, ale zakryte bardzo mi się podoba. Ja nie jestem fanem ogólnie zakrywanych kół w samochodach. Kojarzy mi się to chyba z jakimś Peugeotem. Jakiś Peugeot miał takie zakrywane koła i wyglądał okropnie. No, ale tutaj to wygląda bardzo, bardzo ładnie. Z kolei jak się odkryje to koło, to przypomina, nie wiem, jakoś tak mi nawiązuje on do muscle car takiego typowego. Że to taki muskularny skurczybyk. I teraz mam dylemat, co by tu zostawić? No, na razie zostawię to zatagowane. I tak. Nie spodziewałem się, że aż tak da się go obniżyć. Przecież to jest niesamowite, no patrzcie. Czy on zatapia się pod ziemię? Nie, ale... Jest tak dramatycznie obniżony. Ja dziękuję. O, wygląda to kozacko. Podoba mi się. Skrzynia biegów możemy ulepszyć. Turbo też, ale niewiele nam to daje. Możemy zmienić sobie felgi oczywiście. Dać lowriderowe, jeśli by ktoś chciał. W dolary można by tu dać. Pasują dosyć. Dajmy takie. Ten samochód pasowałoby też sobie tuningować w salonie Ubenego. Być może będzie taka możliwość na online, tego nie wiem. Nocny fiolet koła, projekty, możemy dać takie. Nie podoba mi się. Kule odporne już mamy. Czemu były zainstalowane, nie mam pojęcia. Szyby. Pyk. No prawdziwy Kuban Hermes GTA 3. No i to w zasadzie tyle. Koniec opcji, ale było ich sporo dosyć, no nie? Także fani tuningu mogą czuć się w połowie zadowoleni. Zobaczcie, teraz jak startujemy, tak, to samochód się podwyższa i włącza jakby się nam jakby neon. Podczas gdy samochód ląduje, nie wiem jak to powiedzieć, na podwoziu, to no wyłączają się neony, bo nie mają gdzie one świecić, prawda? Jest to super opcja i zobaczcie, podnosimy samochód. Tak? I on, ten neon nam się włącza. I też nie zawsze, zobaczcie, ten samochód jest tak dramatycznie niski i po obniżeniu jeszcze wydaje się jakiś taki dłuższy nawet. Wygląda to kozacko. Możemy sobie zrobić prawdziwego Kuban Hermesa z GTA 3. Niezły jest ten samochód. Bardzo mi się podoba z wyglądu. Jest fantastyczny. Co do osiągów, no to zaraz sobie sprawdzimy. Wow! Okej. Okay. Więc tak, jest to muscle, klasa muscle? Tak, klasa muscle, wow, 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 wow. Jakoś mi idzie ta jazda dzisiaj, wyjątkowo się nie rozbiłem. Jeśli chodzi o omijanie ruchu ulicznego, no widzicie, że idzie mi to całkiem sprawnie, mimo że nie trenowałem tym samochodem. Wydaje się być przyczepny, mimo że jest długi i wydaje się ciężki w prowadzeniu, jakoś da się go wyprowadzić z poślizgu. Nie jest go tak łatwo wprowadzić w ten poślizg, jadąc sobie od tak o, nawet raptownie skręcając. Nie wchodzi w ten poślizg od razu, to jest bardzo przyjemna rzecz, bo możemy sobie szybko pokonać jakiś tam obszar, ale też nie jest to jakiś tam super w prowadzeniu samochód, którym bez problemu sobie przejdziemy przez każdą miejską nierówność, powiedzmy, w GTA. Więc na pewno nie jest to samochód, z którym dojedziemy do celu jako pierwsi, jeśli nasz przeciwnik
będzie miał jakieś tam super sportowe auto, które fantastycznie się prowadzi, czytaj Tempesta, powiedzmy, nie? Ten samochód na pewno będzie sprawiał nam troszeczkę problemów, no ale takie są jego uroki, natomiast na pewno wygramy na jakimś zlocie, jeśli chodzi o styl, zajedziemy sobie na zlot taką furą, kurde, jak ktoś się pojawi na zlocie tym autem u mnie na live'ie, to ja wam powiem, kurde, stawiam mu 10 na 10, dosłownie. Jest to fantastyczny wóz, bardzo mi się podoba i cieszę się, że go wprowadzają do GTA Online. Jeszcze go nie ma w GTA Online, ale już na pewno niedługo się pojawi. I nie wiem, ile będzie kosztował, podejrzewam, że będzie drogi. A jak nie będzie drogi, to musicie Rockstarowi podziękowania wysłać na gwiazdkę, bo jest to super auto. Koniec tematu. Wygląd jest boski. Zobaczcie, cyk, siada na glebę. Kurde, jest to lepszy samochód niż te wszystkie stylingowane ubanego lowridery razem wzięte. Serio, on tak wygląda. Naprawdę, jemu nic już więcej nie potrzeba. Ej, chyba zachwaliłem wystarczająco dużo, żeby Rockstar na mnie zarobił trochę hajsu. Napiszcie do Rockstara, żeby mi tam jakieś szarki na PS4 wysłał w prezencie, dobra? Ja sobie tam pokupuję parę rzeczy. Nie no, śmieję się oczywiście. Ale możecie jakoś poprawić jakość mojego kontentu. Możecie kliknąć dzwoneczek i subskrypcję u mnie na kanale, jeśli macie ochotę oglądać więcej takich filmów. No i zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!